Gdyby nie ten 16 października 1978, to moje życie jakby wewnętrzne, duchowe i w ogóle wszystko, co się zdarzyło, byłoby zupełnie inne. To znaczy, nie mam wątpliwości, że ten świat, który tych przesłań, które zafundowała nam ta Polska komunistyczna, że właściwie on był bliski zwycięstwa. To znaczy, to było tak, że właśnie, prawda, to, co mówiłem na początku, że Polska wygrywała w piłkę nożną, prawda? To było, prawda, bardzo ważne, a kto wie, czy nie najważniejsze. A reszta, czy w ogóle systemy wartości i tak dalej, było kompletne zamieszanie i tak naprawdę były przynajmniej w tym miejscu, gdzie ja byłem, to były na takiej, jak to się mówi, Równie pochyłej. równi pochyłej i sobie jechały w dół. I to wybór Jana Pawła II i potem nauka Jana Pawła II, to wszystko po prostu zmiotła w przeciągu jednej sekundy, prawda? To znaczy w miejscu miękkim wsadziła kręgosłup, prawda? I potem ten kręgosłup miał rozmaite, prawda, znaczy, czy to był kręgosłup, czy wieża, prawda, rozmaite piętra, prawda? I ci, którzy sobie, każdy na jakimś piętrze się zachował, ale każdy ten kręgosłup miał.